Od momentu ogłoszenia mojego startu w konkursie zaczęły się pojawiać takie rankingi internetowe, bo ten konkurs ma ogromną bazę fanów i cały czas jestem gdzieś tam oznaczana wśród innych kandydatek, więc miałam okazję spojrzeć. Bardzo ładne dziewczyny i też nie tylko ładne, ale bardzo dużo w życiu w ogóle osiągnęły, bo jest w ogóle w tym roku mówi się, że to jest rok prawniczek, że większość w ogóle jest dziewczyn, które skończyły prawo na konkursie. Nie mam może takiego teamu, który by nade mną czuwał i mówił mi codziennie, co mam robić. Też jestem dosyć taką charakterną osobą i mam też już swoje lata. Jestem w ogóle najstarszą kandydatką w historii chyba konkursu Miss Universe, więc ciężko by mi było, jakby ktoś chciał mi coś narzucać. Więc raczej to jest taka moja inicjatywa mocno. A ty ile czasu już się przygotowujesz, trenujesz? Ja właściwie od momentu, kiedy się dowiedziałam, że w ogóle jadę, więc to będzie tak. Nie jestem pewna, ale 3 miesiące, więc niewiele, ale myślę, że będzie dobrze. Trzeba myśleć pozytywnie zawsze. Będę się skupiać na tym, żeby gdzieś tam szerzyć taką pewność siebie, że po prostu nasza wyjątkowość jest czymś, co nas wyróżnia, co może dawać nam pewność siebie i nie musi nas jakby przekreślać. Ja też jestem dosyć taką niestandardową kandydatką na konkurs piękności, bo po pierwsze, jestem najstarsza, po drugie, nie mam dużego doświadczenia w tych konkursach. W ogóle pierwszym, do którego przystąpiłam, był konkurs Miss Polski. I mimo wszystko, jakoś tak wszystko się ładnie składa, że to wszystko idzie do przodu. No i tak, no i na pewno będę po prostu tutaj dziewczyny mocno dopingować, żeby były pewne siebie i tyle.